Wchodzimy w bardziej zaawansowane możliwości wyrażeń regularnych. Robię to już w nowym skrypcie i piszemy rf full match. I teraz, tak, na początek, napis, na którym będziemy pracować. W tym przypadku, ten napis to. Tak. Zamykamy. Tak. A tu piszemy na przykład Hello. I teraz dobrze wiemy, że możemy używać gwiazdki. To znaczy. Mogę napisać kropka gwiazdka, i dzięki temu regexowi Oznaczmy go tu jeszcze RM, gdyby nagle okazało się, że gdzieś tu zaczynam używać jakiegoś specjalnego znaku. Będę wyszukiwał w tym napisie. Yy, no, może, hmm, może nawet nie będę szedł w full matcha, tylko teraz już w Więc będę wyszukiwał wszystkie te, pater, te, te fragmenty napisu, które pasują do tego na paterna, czyli ma się zaczynać i kończyć na nawias ostrokątny, a w środku ma być 0 lub więcej wystąpień jakiegokolwiek znaku. I teraz kiedy odpalimy nasz kod. Jeszcze bym tylko, to, tylko to wypisał. Dostajemy takie coś. Dostajemy tak, hello, tak. Czyli w tym momencie mamy dopasowanie, które jak to się mówi ładnie jest zachłanne, czyli Operator gwiazdki jest zachłanny i dopasowuje 0 lub więcej wystąpień danego elementu. Wiem, że to jeszcze nie jest jasne, dlatego nie będę teraz starał się na siłę tego wytłumaczyć, tylko pokażę kąt przykład, gdzie zaraz po gwiazdce umieścimy znak zapytania i porównamy wyniki, odpalamy kod i widzisz co się dzieje dostajemy dwa razy tak, dlaczego? bo operator gwiazdka ze znakiem zapytania na końcu jest leniwy tak to się mówi jest leniwy i również dopasowuje zero lub więcej wystąpień ale stara się dopasować jak najmniejsze mm, fragmenty. Czyli jeżeli damy po prostu coś takiego, to on widzi, ok, tu jest początek, tu jest koniec, biorę wszystko, dlatego dostaliśmy takie coś, ale wystarczy znak zapytania i on zacznie wyciągać z takiego napisu wszystkie tagi po kolei. I tak to wygląda. Następna sprawa to ta sama sytuacja w przypadku operatora plus i plus ze znakiem zapytania, więc może ja po prostu zrobię teraz re i już wracamy do tym razem serca. czyli widzimy, że teraz pracujemy z takimi regexami, gdzie nie zależy mi na pełnym dopasowaniu, tylko zależy mi na przeszukiwaniu tekstu i teraz pytanie, czy to będzie w trybie zachłannym czy leniwym. I teraz mamy mm, jakiś regex, który tu za chwilę wystąpi. Przypominam, że R to nie jest skrót regex, tylko drawstring, żeby się komuś nie pomyliło. I teraz mamy coś takiego, taki napis i mamy możliwość zapisania czegoś takiego. Tutaj muszę zrobić print. I mamy możliwość zapisania czegoś takiego, że dajemy A plus i poniósł znak zapytania. I jest dokładnie ta sama sytuacja że jeżeli damy to co powyżej, to ci dopasowuje wszystkie a, na no, jeżeli damy znak zapytania, to znowu stara się dopasować jak najmniejsze fragmenty. Więc też dzieje się to tak, jak, jak sobie to wytłumaczyliśmy wcześniej. No i wreszcie mamy podobną sytuację ze znakiem zapytania, czyli możemy napisać. Znak zapytania: możemy napisać dwa znaki zapytania. Co jest konsekwencją tego, że najpierw piszesz znak zapytania, że 0 lub jeden znak, a później drugi znak zapytania wersja leniwa. I znowu, jak zrobimy teraz napis, wystarczy już pokazać to na napisie AB. To w pierwszej wersji dostaniesz A, a w drugiej pusty napis, no bo zawsze z każdego napisu umówmy się, można wyciągnąć pusty napis. Myślę, że szczególnie ten pierwszy przykład może być przydatny, bo niekiedy. Siedzi, że myślisz, że tu powyciągać poszczególne wystąpienia, i klasyczne podejście daje ci po prostu całość, tak jak to mieliśmy pokazane. A wystarczy dodać powiedzmy to gubiutki znak zapytania, i już to zachowanie jest całkiem inne. Kontynuujemy tę dyskusję. Robimy teraz tak. Mamy od na przykład 5 razy A, a tu robimy przy a od 1 do 5. Wiemy, jaki będzie efekt. Dostaniemy całe dopasowanie. Znowu wystarczy jednak napisać na koniec znak zapytania i co dostaniemy? I dostaniemy najmniejsze możliwe dopasowanie. Więc widzisz, znak zapytania robi robotę. No w tym przypadku nie ma sensu tu pisać plus. Nawet nie pamiętam, chyba nawet nie jest wspierany w tej sytuacji, ale przecież jak damy od 1 do 5, no to on już i tak wyciechał największy możliwy fragment. Następny przykład. Re, kropeczka, find all. Tutaj za chwilę będzie regex, a tutaj wpakujemy pewien napis. Skopiuję go z jednego miejsca. O, to jest coś takiego. I teraz piszemy tak: test nawias okrągły znak zapytania wykrzyknik fade. I od razu pokażę wynik, bo w ten sposób będzie nam się wygodnie dyskutowało. Odpalamy kodzik i co widzimy? No widzimy Test i test, to może zróbmy zamiast Find All, bo to faktycznie nam niewiele mówi. Albo o, zróbmy Find Iter. Wtedy zobaczymy pozycję. Przypominam, że Find Iter zwraca nam obiekty match, więc teraz będzie to lepiej widoczne. I proszę bardzo, dostaliśmy to, bo pozycja zerowa i pozycja 35, czyli prawdopodobnie to będzie już tutaj nie dostaliśmy tej pozycji czyli co oznacza ten regex sprawdza czy za daną pozycją nie występuje za danym napisem sprawdza czy za danym napisem napisem czy patternem nie występuje inny podany pattern czyli w tym momencie dostajemy tylko te dopasowania testu które nie mają po sobie odstęp failed. No to tutaj jest test odstęp pas, tu jest test odstęp failed, i po tym też się nic nie ma, więc tym bardziej pasuje. I tak to właśnie wygląda. Następna sprawa to yy, znak zapytania i już tu piszemy. Mamy tak, test pas, krytykal, test ok, znak zapytania mniejszy. Równy krytykal, yy, odstęp i ten sam napis. Odpalamy kod, i co my tu mamy? I nie mamy nic, żadnego dopasowania. To może powodować, że zrobiłem jakąś literówkę yy, albo też, że źle zapisałem. regexa, oczywiście, że źle zapisałem. regexa, bo teraz ten test chcę, żeby był tutaj. Więc jeszcze raz. I teraz dostajemy jedno dopasowanie i to jest ten test. Czyli nie mamy ani tego testu, ani tego testu. Dlaczego? Bo sprawdza, czy przed danym patternem występuje inny podany pattern. Czyli czy przed testem występuje critical odstęp. I w taki sposób możemy Badać. Oczywiście moglibyśmy wrócić do FindOnline, Live, Wtedy dostajemy tylko specyficzne fragmenty testu, tekstu, które mają przed sobą pewne rzeczy, na przykład jakąś określoną datę. Tak? i możesz w ten sposób wyciechać z jakiegoś długiego ciągu znaków rzeczy, które Cię interesują. No w każdym razie tak to może wyglądać. I wreszcie mamy jeszcze jeden przykład. Mam tak, test. Muszę sobie dopasować napis: e, Critical test i just a test. Coś takiego. I teraz tutaj mamy. Może ja to całkowicie wyrzucę, żeby się nie pomylić w tym się. A więc jest tak: znak zapytania mniejszy, wykrzyknik just e, i tu mamy test. Jaki będzie wynik tego porównania, czy też tego wyszukiwania od pana Mykodzik? Dostajemy 0,4, 15, 19. Czyli dostajemy to i to, a tego nie dostajemy. Policzę: 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, na pewno to jest to. Jak to działa? Tutaj wynikiem są wszystkie test. Yy, oprócz. Yy, just a test. Czyli bierze wszystko, co. No. Nie jest poprzedzone tym. I w ten sposób możemy sprawdzać tego rodzaju rzeczy. Jak widzisz, jeszcze więcej możliwości, ale też Regex się bardziej komplikuje. Czyli możemy zrobić tak, że coś jest. Po, że coś jest przed. A tutaj mamy, że coś jest przed, ale nie jest to just E.